To jest to miejsce. Jejku, to wygląda super. Hej! Za dużo różu. Witaj. Nie, mam cię. Jesteś taki słodki. Co to za bałagan? Moje plecy. Nie chciałem. Upuściła klucz. Pokój czwarty. Jesteśmy współlokatorami. Na kogoś czeka niespodzianka. Boli mnie noga, ponieś mnie. Trzymaj się. Kochanie, wszystko w porządku? Moja głowa. Usiądź. Zaraz wracam. Napij się soku. Poczujesz się lepiej. Nie. Nie denerwuj się. Wszystko będzie dobrze. Jestem tutaj. Od czego zacząć? Wiem. Nie bez powodu zachowałam kilka klocków Lego. Twoje miejsce jest pod kocem mojej współlokatorki. To nie wystarczy. Muszę wymyślić coś jeszcze. Kilka bananów? To jest dobre. Super. Wiem, jak ci pomóc. Zabandażujemy twoją nogę. Chwileczkę. To nie jest takie trudne. Oglądałem tutorial na YouTube. Czy to boli? Auć. Rozumiem. Tak być nie może. Muszę się z tym uporać. Dlaczego ja? Hej! Czemu mnie zabandażowałeś? Zdejmij to! Chciałem tylko pomóc. Przepraszam. Nie przepraszaj. Nie, nie. Muszę iść. Muszę znaleźć pokój. Gdzie jest klucz? Gdzie się podział? Drzwi są otwarte? Mam farta. Pa! Nie zapomnij walizki. Jest ciężka. Sorki. Pa! Całus na pożegnanie? Muszę iść. Do zobaczenia później. Hej, nowa współlokatorko. O, hejka. To będzie niezła zabawa. A! Upadłam. Co za spektakularny widok. Ludzie, ciśnijcie przycisk, lubię to. Nie pozwólcie mi upaść. Tak? Dzięki. Muszę bardziej uważać. Wszystko w porządku? To było stresujące. Usiądź. Jak to możliwe, że w moim łóżku są klocki Lego? A bo ja wiem. Poczęstuj się popcornem. Jest spoko, nie martw się. No dobrze. Tam jest ręka. Ta dziewczyna jest przezabawna. Uratuj mnie. O, to znowu ty. Co za miła niespodzianka. Kurzasz mnie. A masz. Auć. Mam dość. Nie gniewaj się. Mam dla ciebie bukiet. Wynoś się stąd. To była totalna klapa. O, urozmaicę twoje życie. Na szczęście wiem, od czego zacząć. Śliczne trampki? Już nie. Ponieważ ktoś wysmarował je paskudnym slajmem. Gotowe. Zapomniałam o klockach Lego. Muszę oczyścić tę przestrzeń. I zobaczyć, co jest w walizce. Zdjęcie. Ojejku. I mnóstwo paskudnych tęczowych rzeczy. Aż mnie korci, żeby to przerwać. W takim razie, ciachu ciach. Dziury są teraz na topie. Fajny plakat.
Pa, pa! Pewnie jest na zakupach. Tam ją znajdę. Co wybrać? Kinder niespodzianka. Uwielbiam je. O, czekoladowe jajko. Pan czegoś chce? Nie, nie. Pa, pa. Padł mi do głowy genialny pomysł. Zanurzę w czekoladzie prawdziwe jajko. I dam czas, żeby stwardniało. Teraz zawinę w folię. Jestem geniuszem zła. Zamiana okazała się sukcesem. Starczy. O, kasa jest otwarta. Rozpuściły ci się wąsy. Dzięki. Ale wstyd. Twoje rzeczy? Dziękuję. Zapraszam ponownie. Pa, pa! Czy wyglądam ładnie? Moja fryzura jest bezbłędna. Teraz brwi. Woda kolońska, której nie oprze się żadna dziewczyna. No i to rozumiem. Jestem gotowy. Mniej więcej. Sznurowadło znowu się rozwiązało. O tak! Czas podłożyć bombę. Gotowe. No to super. Jest tu ktoś? Wygląda bezpiecznie. O nie. Co ona zrobiła z moimi rzeczami? Mam szczęście, że moja przekąska zawsze mnie rozwesela. Kinder niespodzianka jest najlepsza. Uj! To jest paskudne. To nie była dobra niespodzianka. Teraz muszę się przebrać. To będzie okej. Wszystkie moje rzeczy są zniszczone. Tak samo jak moje marzenie. Zupełnie nowy rower. Może naprawię ten plakat. Nie jest najlepiej, ale może być. Czas! Jestem spóźniona na zajęcia. Szybko zamienię buty i wychodzę. Uj! Ale nie mam czasu się przebrać. A ja nie uciekłam, bo jestem taka twarda. Słuchasz mnie? Ej! To wygląda niesamowicie. Biedactwo. To jest dla ciebie. Ubercie, wielkie dzięki. No to gdzie jest mój prezent? Proszę bardzo. Kij. To dar niebios. Trzymaj. Aktywuj bombę. To twoja wina. To wszystko twoja wina. Oddaj pilota w tej chwili. Nie dostaniesz go z powrotem. Co? To byłaś ty? To on. To nieporozumienie. Odchodzę. Wyzywam cię na pojedynek. Bitwa taneczna. Wyzwanie przyjęte. Jestem królem parkietu. Rytm to moje drugie imię. Patrz i ucz się. Stary, to było imponujące. Ale teraz zobaczysz, jak robi to profesjonalista. Światła, muzyka. Zaczynamy! Niech publiczność rozstrzygnie tę bitwę. Daj przycisk lubię to, jeśli podoba ci się mój taniec. Daj komentarz, jeśli mój. Wygrywa? Ed! Dosłownie mnie to nie obchodzi. Bierz sobie ten bukiet. Tak? Wygrałem! Gdzie jesteś? Proszę. Proszę, nie płacz. Wynoś się. Nie chcę cię widzieć. Czekaj.
Co robić? Rower? To jej wielkie marzenie. Dam jej rower. Co? 700 dolców? Mam tylko dolara. Muszę zarobić jeszcze 699. Zamawiałaś pizzę? Tak, to ty? A co z pieniędzmi? Dajcie przycisk lubię, to bym mógł zarabiać pieniądze. Wielkie dzięki. Udało mi się. Mam nadzieję, że rower ją rozweseli. Jestem najlepszym tancerzem. Ojejciu, co to? Rower? Zawsze chciałem się takim przejechać. Woohoo! Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Rower? Dla mnie? Tak, dla ciebie. Nie, to koniec. I kwiaty. Wielkie dzięki. Chcesz się przejechać? Oczywiście. Pomogę. Wiesz, nie jestem w tym dobra. Nauczę się. Start! To nie działa. Co to jest? Notatka. Ten prezent jest dla ciebie. Całusy, Ed. Upsik? Oszukałeś mnie. Nie powinno mnie tu być. Ed, czekaj. Idę. I idzie mi świetnie. Wow, jaki ładny dom. Co za koszmar. Miejsce jest niesamowite. Stój. Uważaj, jak idziesz, niezdaro. Sorki, nie chciałam. Niewiarygodne. To jest moja własność? Nie masz prawa wstępu. Kogo to obchodzi? Za dużo tu bieli. Teraz dodajmy połyskującego koloru. Wymieszaj kolory. Większy wałek. Pomalujmy to. O rany, kto tak maluje? Przegryw. Nacisnę tajny przycisk. Co wybrać? Młotek czy marker? Pędzel czy pistolet? Oczywiście wezmę pistolet. Oddaję się! Ha, mam cię. Wlewam farbę. Ładowanie. I... strzał! Gotowe. Tak się maluje. Ale mój jest ładniejszy. Mój jest ładniejszy. Dach też trzeba ozdobić. Wiem, w torbie musi być coś fajnego. O tak, naklejki. Ups. Nie chcesz przekroczyć tej granicy. Nałożę naklejki. I już. Jak to wygląda? O, dzięki. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. A, kolory są wszędzie. Ochyda. Przykręcę tę deskę. Wytnij tekturowe kawałki. Daj mi trochę farby. Matko. Celuję. Raz, dwa, trzy. Gotowe. Słodko.
Stój, są piękne. Jejku, potrzebuję więcej materiałów budowlanych. A, fajna rzecz. Niewiarygodne. No to zajmijmy się tym. Ten dom potrzebuje drzwi. Przybije to naprawdę dobrze. Prawie zapomniałam o oknie. Okno będzie tutaj. Muszę to dobrze przymocować. Wow! To jest śmiertelnie nudne. I to rozumiem. Moje okno. Dobrze, łatwo to naprawić. Wstawię drzwi. Podoba ci się? Mnie też. Dodam łuk. O, oszałamiające. Moje drzwi wyzwolą szok. Będą tutaj. To nie twoja sprawa. Do roboty. Drzwi są przymocowane? Teraz rama. Zrób okno. Rusz się. Teraz jest dobrze. Co ty na to? No, zrobię z nimi ścieżkę ogrodową. O, wiem. Przejrzę torbę. Książka? Wiele książek. Zabierajmy się do pracy. Jedna książka, dwie książki i jeszcze kilka. Gotowe. Ura! Wielkie mi co. Użyję czarów. Rokuchy, żaby i dzikie świnie. O, a to co? Magia jest prawdziwa. Auć. To wysokie obroty. A tak, to miała być ścieżka. To dopiero wymiata. Gdzie ona poszła? Co? Kolorowała moją linię graniczną. Co za tupet. Najpierw pozbędę się tych śmieci. Nie waż się znowu czegoś namalować. Nie znoszę tych kolorów, czy to jasne? Jestem wkurzona. A! To ogrodzenie na pewno ją powstrzyma. Uśmiech ładnie na tobie wygląda. Zdecydowanie. Jasne. Potrzebuję większego ołówka. Jeszcze. Wiele z nich. Zabiorę się do pracy. Zrobiłam urocze, jaskrawe ogrodzenie. Wspaniale! Z czego jest taka zadowolona? Stój! Czy to jest uśmiech? Nienawidzę uśmiechu. Od razu lepiej. Mojemu domu czegoś brakuje. Ale co to jest? Oczywiście! Skrzynki pocztowej. W kształcie jaskrawych domów. Ustawię ją na płocie. Witamy. Czy dostałam jakąś pocztę? O, pająk. Przepraszam, nie jesteś straszny. Raczej słodki. Wiesz co? Wróć do domu. Ha, cienias. Co cię tu sprowadza, malutki? Idź gdzie indziej. Ja też potrzebuję skrzynki pocztowej. O tak, doniczka z trującą rośliną. Gdzie to postawić? Pożyczę ołówek od sąsiada. Nie będzie miała nic przeciwko. Zostań tutaj, trująca doniczko. Cóż, po prostu muszę mieć klomb. Oczywiście zasadzę nasiona w ziemi i podleję je. Właśnie tak. O,
Ten zapach jest boski. Im więcej kolorów, tym lepiej. Piękne kwiaty. Nieźle. Oh no! O nie. Co się stało? Wstawaj, pomogę ci. Wezmę kwiat. Możesz wziąć mój. Nie mam nic przeciwko. Jak tam sobie chcesz. Nie dbam o kolorowe kwiaty. Mój kwietnik będzie fioletowy. Co ona kombinuje? Nie zostało wiele do wycięcia. Właśnie tak. Złóż elementy razem. Tęczowy wiatrowskaz jest gotowy. Zamocuj to z boku. Niegrzeczne. Będę miała piracką flagę. O, huragan! Muszę to przymocować. Uwaga! Wchodzisz do środka? Absolutnie nie. Nie? A ja tak. To jest takie słodkie, ale puste. Zacznę od neonu. Gotowe. Co dalej? Bez podglądania. Miękkie poduszki na podłogę. O, nieźle. Powinnam się zrelaksować. Ups. Naprawdę potrzebuję stołu. Zrobię jeden z opon samochodowych. Dodam blat. Mieszczą się wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. I moje markery. O, wyglądam strasznie. Dość. Nie mogę się poddać. Zamknij oczy. Nowy strój jest lepszy niż stary. Co to? Jasne. Postawię tu jaskrawe domy. Sznur tęczowych pomponów będzie ładnie prezentował się na suficie. I ściany. Pamiątka? To nie jest to, jak to wygląda. Tego się nie spodziewałam. Róbmy sesję dalej. Ciąg zdjęć jest oszałamiający. Jest trochę ciemno. Od czego zacząć? Jasne oświetlenie byłoby zadaniem numer jeden. Światła. Trzymaj się z daleka. Na półce jest wystarczająco dużo miejsca na moje rzeczy. Teraz ta fajna część. Klej na gorąco. Farba. Wow. Mini świeczka. Wystarczy na łóżko. To prawdziwy rarytas. Jeszcze jedna ważna rzecz. Miękkie poduszki. Na ścianach będzie czaszka i pajęczyny. Połóż magiczną kulę na szafce nocnej. Chcę zobaczyć przyszłość. Co to za dziwna rzecz? Hej, tęczowa. Co ty robisz? Podlewam kwiaty obok najsłodszego domu na świecie. To niedorzeczne. Mój domek jest najlepszy. Mój. Mój. Nie. Mój. Odpuść. Ty i twój tęczowy dom mnie tak irytujecie. Jak śmiesz. A masz. O. O. Czy to jest peruka? Spójrz w lustro. Co ty zrobiłaś? Przestańcie! Jesteście aresztowane za niewłaściwe zachowanie. Jestem tu przez pomyłkę. Porozmawiaj z moim prawnikiem. Chcę ładnej sesji zdjęciowej. Ha, Barbie. Hej, wypuść mnie. Utknęłyśmy tu razem na zawsze. Po raz pierwszy mam do czynienia z takimi więźniarkami. Ale zakurzone. Hej, wypuść mnie. Jestem tutaj całkiem sama. To jest idealne. Hmm.
Moja cela będzie świecić, jakby była na bal. I ani drobinki kurzu. Co cię tu sprowadza? Sio, ogromny krecie. Czołgaj się z powrotem tam, skąd przyszedłeś. Teraz muszę naprawić podłogę. Moje wykopaliska się nie powiodły. Ostatni szlif. Ceby ukochane patrzą na mnie przez cały czas. Moja sympatia jest najlepsza. Czas na herbatkę. Ken, wypijesz herbatkę? Co za niesamowita randka. Mam nadzieję, że lubisz zieloną herbatę. Toast za naszą miłość. Już idziesz? Kryć się. Obiad. Smacznego. Na święte loczki. Czy wyglądam dobrze? Lustereczko, powiedz przecie. Uroczo jak zawsze. Teraz jest nawet lepiej. Lustro wygląda idealnie w celi Barbie. Nie, kubek. To nie jest do przyjęcia. Mam obsesję na punkcie życia w różu. Pusta ściana. Dalej, obcasie. Wywalcz mi drogę do wolności. Wezmę to. A to jest twój obiad. Ta taca mi pomoże. Cześć. To znaczy, jestem w pracy. Czy podałbyś mi moją torebkę? Tą z kolcami. Tak, w środku jest szminka. To? Nie, to nie jest szminka. A to? Ech, mężczyźni. Sama to posprzątaj. Lustro to najlepsze narzędzie do obserwacji. Wspaniale, Ken jest zajęty. Mogę użyć mojej wybuchowej szminki. Oto moja droga do wolności. O rany! Udało się! Mój Ken! Te kraty są słabe. Czy masz jakiś problem? Zajęłam się rękodziełem. To jest dla ciebie, Ken. Więzienna kartka walentynkowa. Ja też tak umiem. Różowy zawsze jest lepszy. To jest dla ciebie. Serce jako znak mojej miłości. Czy Ken śpi? Świetnie. Przyda się pilnik do paznokci. Cicho. Ojejku. Rozumiem. Wracaj do celi. Jesteś moim wrogiem numer jeden. Nie mogę cię wypuścić. Takie jest prawo. Mój ząb. Zobacz, czy on tam jest. Uspokój się. Wszystko jest w porządku. Więc co mam zrobić? Rezygnacja nie wchodzi w grę. Padł mi do głowy pewien pomysł. Pożyczę twoją prawą rękę. Dostanę je. Udało się. Ups. Chcę odzyskać klucze. A jeśli chodzi o rękę, to zajmę się tobą za chwilę. Pierścionek. Tak, Ken. Ręko, wystawiłaś mnie. Uporządkujemy sprawy jak prawdziwi mężczyźni. Mój siłaczu. Żenujące. Jesteś dość silnym przeciwnikiem. Ale nie dasz mi rady. Co sądzisz o zakończeniu filmu? Stracił rękę. Nie jesteś zazdrosny o rękę, prawda? Cały kakoli. Dzięki. Jaki jest jego problem? Ken wyraźnie jest fanem TikToka. To dobry plan. Tańcz, Kenie. O, to moje pląsy. Halo. A co tam? To ja znikam. Czekaj, nagra się w tańcze? Po co tu jesteś? Wracaj do celi. Już. Koniecznie muszę mieć nowe selfie. Nie. Żaden kąt nie jest odpowiedni. Hej! Halo, Barbie!
Hej, kumpelko! O, dzięki za przybycie! Nie było innej opcji. Nie można przegapić największej imprezy Barbie w roku. Nie mogę. Ten Ken podrywa złą Barbie. W porządku, Ken. Zawołam go. Mogę? Użyję twojej spinki do włosów. Nauczyłam się tego na lekcjach sprzątania. Możesz iść. Uważaj, oszuście. Ken, jesteś taką gadułą. Ale bardziej interesują mnie twoje klucze. Dzięki. Gdzie jest moja Barbie? Tak, tak. Najwyraźniej Ken czuje mięte do dobrej Barbie. Dlaczego ode mnie uciekła? Hej, kochasiu. Co chcesz? Pomogę ci zdobyć Barbie. Pierwszym zadaniem będzie przyjęcie herbaciane. Poradzę sobie z tym. Szybciej. Pij. Pij. Jeszcze. Następny krok. Kwiaty. Te? Nie. W końcu to Barbie. Uwielbia sztuczne kwiaty. Słuszna uwaga. Przeszliśmy dwa punkty. Teraz trzeci. O nie. O tak. O nie. Rolki. Wierzę w ciebie, Ken. Nie upadnij. Ups. Wiem, co robić. Impreza Barbie przenosi się do więzienia. No, dawaj. Pomogę ci. Tam, trochę w lewo. Dobra robota. Udekoruję kraty. Oszałamiające. Załatwię to. Przygotowałem naczynia. Dobra robota. Całe to planowanie przyjęcia mnie wyczerpało. Barbie! To on, spójrz! Hej, Ken! To jest dla ciebie, Barbie. Jesteś dla mnie wszystkim. To takie poruszające. O, rolki. Zawsze chciałam ich spróbować. Marysiu, siostro, dlaczego się nie budzisz? Chyba utknęłam tu na chwilę. Równie dobrze mogłabym się zdrzemnąć. Tak, w końcu się obudziłam. Czuję się trochę zabawnie. To nic wielkiego, to minie. Co? Czy to jest moje ciało? O nie. Kto krzyczy? Marysia? Obudziłaś się. Zawołam lekarza. Przestań, Klaro. Stał się cud. Moja siostra się obudziła. Czy masz na myśli swoją siostrę w śpiączce? Tracisz rozum. Co? Jak to możliwe? Widziałam to na własne oczy. To był duch? Ciszej, Klaro. Nie krzycz. Musisz mi pomóc odzyskać moje ciało. Jasne? Spróbuj przełączyć maszynę oddechową. Nie udało się. Połączmy nasze amulety jak ostatnim razem. Dobry pomysł. To powinno zadziałać. Niestety nie. Wymyśliłam inny sposób. Wskoczę z powrotem do mojego ciała. O, ludzie. Szykuj się, ciało. Gdzie jesteś, Marysiu? Auć. Co? Sklep? Nie planowałam dzisiaj zakupów. Nie rób tego. Hej, siostro. Przydałoby ci się więcej mięśni. Szybciej. Pełny wózek 5 minut przed zamknięciem. Nie widzą mnie. Czy otrzymam zapłatę za nadgodziny? No już. Marysiu. Ten plan spalił na panewce. No to co robimy? Ojejku. Czyje to jest? Anioł praktykant. Co to oznacza? On chyba tu jest. Zakręt był trochę zbyt ostry. Siemka. Jestem aniołem. Pamiętasz ostatni raz? Jestem dobrym aniołem. Oto lista dobrych uczynków. Jeśli ukończysz je wszystkie, mogę przywrócić twoją duszę z powrotem do ciała. Pierwszym zadaniem jest uratowanie dziewczyny przed łobuzami. To wszystko jest jasne. Niedobrze.
takie pściutko. Ta dziewczyna Marysia jest tak dobra w byciu złym. Pożegnaj swoją bliźniaczkę. Wkrótce będę miała twoją duszę. Podglądasz. Wynosi się stąd. Hej, Ben. Hej, panno przegrywie. To tyle, ty wielki łobuzie. I co teraz? Auć! Nie widziałeś zbliżających się drzwi? Ale fajnie. Dasz radę, Marysiu. Czy pada deszcz książek? Pomocy! I kto tu jest przegrywem? Dzięki, Klaro. Ale jesteś odważna. Mogłam chociaż tyle. A. Pierwsze zadanie wykonane. Następnie drugie. Pomóżcie dziecku. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Bliźnięta na ratunek. Co to za zapach? Był tutaj anioł. To wszystko wyjaśnia. Moja zabawka jest ranna. Kto tam? Gdzie jest pacjent? Jestem Klara, doktor zabawek. Ten biedny koleś będzie na dobrej drodze do zdrowia w mgnieniu oka. Co za paskudna stonoga? Niech ci będzie. To moja wina. Mamy pomagać, nie pogarszać sytuację. Naprawię to. Ciachu ciach. I zrobione. Oj. Nie straszmy dziecka. Skarbie, twój Pikachu jest na nogach. Patrz. Mój Pikachu. Świetna robota. O tak. Świetnie poszło. Udało się. Jesteśmy drużyną marzeń. Ojej. A, przykleiłam się. Niech ktoś pomoże. Chwilkę, uwolnimy cię. O tak. Będę trzymać twoje teczki. Teraz jesteś moja. Nie chcę iść z demonem. Zaraz coś wymyślimy. Puść mojego klienta. Biegnij, Marysiu. Mam u ciebie dług, siostro. Do widzenia i powodzenia. Spójrz tam. Nie ma nic. Źle zrozumiałaś zadanie. Przestań na mnie krzyczeć. W sklepie jest jakaś wariatka. Czemu na mojej zmianie? Zapytajmy sprzedawcy. Przepraszam, macie psy na sprzedaż? No wiesz, takie coś. A, psy, jasne. Mam fajnego szczeniaka. Potrzebuję prawdziwego psa. Jasne, jedną chwilę. Patrz, to wygląda bardzo realistycznie. Uciekaj, Hachiko. Hej, kup mnie. Nie, to nie w twoim stylu. O, potrzebujemy mniejszego zwierzaka. Nie. Jeszcze jeden. A może karma dla psów? Nie. W takim razie nie wiem, jak ci pomóc. Może zamiast do spożywczaka pójdziesz do zoologicznego. To może się udać. Oto sklep zoologiczny. No już. Cześć. Naprawdę musimy kupić psa. Jesteśmy już zamknięci. Proszę, proszę, proszę. Nie mogę ci pomóc. Coś nie tak? Chcesz adoptować tego uroczego psa? Jest za darmo. Zobacz, już cię lubi. Tak, stoi. Jesteś najlepszym futrzastym kumplem w historii. Wszystko, czego chcę, to pies. O! Kto marzy o psie? Możesz go wziąć. Nie tak szybko. Nie zamawiałam tego. Twoja dusza będzie moja. Nikt nie może powstrzymać mojego złego planu. Ale puszysty, chodź do mnie. Jesteś słodkim maluszkiem, a ja twoją nową mamą. Co? Misja zakończona? O nie, nie, nie. O tak, co się ze mną dzieje? Moja kolej. Dzięki za prezent. Nie ma za co. Marysiu, co mam teraz zrobić? Zawiodłam cię. Ehem. Wykonałyście wszystkie zadania. A ja dostałam awans. To znaczy, że mogę to zrobić. Co się ze mną dzieje? Obudziła się. O, Aniele! Marysiu,
Obudziłaś się. Tak się cieszę.